Mściciele! I knew it. Gromadzić. Witajcie kochani, z tej strony Kubi Propmeister. I jak żeście mogli widzieć po moim super niesamowitym intro, mam kask, hełm czy kaszkiet, czy kurde orzeszek Captain America. Zanim przejdziemy do całego review tego tutaj oto hełmu kasku, bardzo bym chciał podziękować osobie, która mi go wysłała. Macie tutaj w tej chwili jego Instagram i bym był bardzo wdzięczny, gdybyście poszli tam zobaczyć, co chłop robi, bo robi naprawdę fajne rzeczy. No i kurde, tak jakoś z nim ostatnio w kontakt wpadłem, on mi też wysłał swoją drogą ten hełm od Mass Effecta Sheparda. No i właśnie mi ostatnio napisał: hej, a może by, bo mi tak leży w domu, może byś chciał, kurde, Captain America. Ja mówię: ty wiesz, że miałem ostatnio se, kurde, w planach właśnie kupić hełma Ameryka? A on mi mówi, no to kapitan mówi, no to ci mogę, kurde, sprezentować. Ja mówię: dobra, da, bądem haters i dawaj. Co się dzieje dzisiaj? Captain America, hełm, kask, kaszkiet, jakkolwiek by tego nie nazwać, z filmu pierwszego. First Avenger. Jest to o ten tutaj hełm. Bardzo ładny, bardzo fajny. Tutaj sobie niektóre rzeczy już sam sobie jeszcze poprawiłem, gdyż iż ponieważ... Ja nie wiem, ja mam jakiegoś pierdolca na punkcie Battle Damage. Tak samo jak zrobiłem Thanos, Battle Damage. Tak samo, kurde, tutaj, proszę bardzo, nie wiem, tego chyba nie będzie widać, ale poprawiłem sobie go, jest taki bardziej błyszczący, o, z tyłu tutaj można... Z tyłu będzie fajnie widać. Tak to wygląda, takie fajne, brudne. Ten shoe polish wszedł w te wszystkie takie zakamarki, o które mi się rozchodziło. No i jeszcze został Captain America, który też został odmalowany, przemalowany. I też tutaj robię sobie taki battle damage. Ja mam, nie wiem, jakiegoś naprawdę, mam pierdolca na tym punkcie. Jak dla mnie to wtedy wygląda takie fajne, niż takie, wiecie, Factory New. Ha, wow, ale fajne, jest czyściutkie i się świeci. Nie! To ma, kurde, wyglądać na taki, kurcze, znoszony, fajny. Tak, takie jest moje zdanie. A wy co wolicie? Battle Damage czy Factory New? Napiszcie niżej w komentarzach. I wracając do hełmika. Proszę bardzo. Zmieniłem sobie kolor troszkę A. Na początku był taki dość bardzo biały, tak samo jak tutaj z boku te skrzydełka. Troszkę nie wiem, czy to aż tak będzie widać w kamerze, natomiast gołym okiem to widać, że to jest trochę takie ciemniejsze, nie jest to białe, tylko takie bardziej podchodzi pod szarawe. I przy pomocy czego sobie to zrobiłem? Oczywiście, shoe polish, no nie? Wziąłem troszkę na chusteczkę, pociapałem po tym A, później ładnie wytarłem, no i został właśnie taki fajny... Fajny kolorek został. Aha, no i tak, oprócz tego, że dostałem ten hełmik, to nie będę go zostawiał w takim stanie, jaki jest. Jest ładny, owszem, ale no tak jak mówię, ja wolę Battle Damage i sobie zrobię tutaj takich kilka swoich modyfikacji. Na przykład, bang, papier ścierny, elegancko, to jest papier ścierny 180. Nie wiem, czy nie jest troszkę zbyt gruby, ale w każdym razie fajnie to tutaj wychodzi, bo przetarłem sobie papierem tutaj te krawędzie. Nie wszystkie, tutaj z tyłu raczej się jeszcze nie bawiłem, natomiast z przodu sobie tutaj zrobiłem. I tutaj wyszedł taki fajny, bardzo szary, tudzież srebrny kolor i to wygląda jak dla mnie fajnie. Do tego mam w planach sobie jeszcze zrobić troszkę bardziej, tutaj zobaczcie, o może z tej strony, tutaj jakieś tam sobie ryski zrobiłem. A czym to zrobiłem, się zapytacie, bo też na bank jesteście ciekawi. Troszkę chyba mam złą farbę do tego, chyba będę musiał sobie zakupić więcej tych farbek, w sensie kolorów, bo się strasznie, słuchajcie, mega się wkręciłem w to takie odnawianie, odpicowanie figurek. I to jest po prostu masakra, bo to jest kolejne hobby, na które będę wydawał dość sporo pieniążków. Bo z tej figurki, w sensie z... Figurka jest fajna, no nie? Tyle, że kolor mi się nie podoba i tak będę robił po prostu tak samo jak z tym. Będę po prostu sobie ją primował na szaro, no nie elegancko, żeby mieć podkład do malowania eleganckiego innymi kolorami farbek. No i tutaj mam taki kolor, nazywa się Light Gunmetal. I już sobie przy pomocy, uwaga, zaraz wam pokażę, będziecie zaskoczeni, przy pomocy czego to sobie zrobiłem. Niestety nie mam tego obok siebie, wyrzuciłem wszystko do śmieci. W każdym razie chciałem wam to zaprezentować w ręku, jednakże te wszystkie tutaj, o tutaj widać fajną taką ryskę, jakby coś się tutaj odbiło, tutaj u góry też ryska, tutaj też sobie poprawiłem
po swojemu te ryski. Czym to zrobiłem? Zapytacie? Wykałaczką to zrobiłem. Umoczyłem cubek wykałaczki tutaj sobie po prostu takie... Ryski tutaj zrobiłem, elegancko, wszystko fajnie wygląda. I przez to, że tutaj jest też, bo to jest druk 3D, oprócz tego, że tutaj jest szpachla, to ta szpachla troszkę tak zrobiła, że ten hełm stracił tak jakby swoje kontury. O, na przykład tutaj na hełmie Captain America w filmie było tutaj bardzo widoczne ta tutaj linia. Tutaj już troszkę sobie przejechałem papierem ściernym, dlatego ona jest może tutaj w tym miejscu bardziej widoczna, ale będę chciał tak zrobić dookoła, to znaczy całe tutaj, o, tak jak to widać tutaj w tej chwili, jak się światło odbija. To bym chciał, żeby było bardziej widoczne, tutaj oczodoły oczywiście, żeby tak to było. No i tak to wygląda, to jest homemade, więc też proszę mieć to na uwadze, że to nie jest super quality za 3000 zł Polski 1:1 z filmu. Mimo tego i tak jest ładnie, tutaj raczej się tylko rozchodzi, żeby o, tak sobie to tutaj gdzieś tam u góry leżało. No jak dla mnie jest mistrzostwo świata, słuchajcie. Mistrzostwo świata, to nie musi być idealne. To musi być fajne i ładne. Jeśli chodzi o noszenie tego... Ucho. No to problem jest taki oczywiście, że każda głowa jest inna, tak jak to mówiłem już wiele, wiele razy. Na przykład na moją głowę to jest zbyt duże, odstaje mi strasznie, głowa jest zbyt głęboko, jeżeli bym go chciał docisnąć. Jest trochę luzu, tak jak widzicie, w tej chwili mam maksymalnie do przodu, w tej chwili maksymalnie do tyłu. No i ten pasek, by było spoko, jakby on był jeszcze bardziej regulowany, bo strasznie tutaj odstaje, jakby to było, o, przy twarzy. To by było fajniej, o. I w ten sposób musiałbym szczękę wyjebać, żeby to było jakoś jak człowiek. No, ale mimo wszystko i tak jest bardzo fajne. Chyba, żeby sobie tam jakąś gąbeczkę z tyłu włożyć, żeby to bardziej było, o, w ten sposób. Bo jeżeli z tyłu mi tutaj odstaje, to srał to pies. Ale z przodu musi być fajnie dopasowane. No i tak taki jestem właśnie Captain America. Mam nadzieję, że ten wstępik też wam się bardzo spodobał, nie? Słuchajcie, tak ostatnio mówiłem, że ostatni update odnośnie maski, bla bla bla, ale super, będziemy mieli maskę pod koniec miesiąca. I wiecie co wam powiem? Gówno! Ten człowiek, u którego to zamówiłem, Elfet, bardzo fajne rzeczy robi, naprawdę profesjonalne, jednakże gościu jest taki po prostu... No ja nie wiem, co on odpierdala, no naprawdę. Tak wam powiem, że dokładnie żeśmy zamówili sobie tą maskę u niego, to był chyba 24 albo 24-26 grudnia, to było jakoś na święta napisałem. Napisałem mu, że hej, sorry, wiem, że są święta, ale kurde, odłożyłem sobie pieniążki, chcę zamówić maskę. Okej, dobra, to tyle i tyle. I ostatnio, co mi napisał? Napisał mi... to, co w tej chwili tutaj widzicie na ekranie i musi zacząć od nowa, bo uteryna była zła i tory też były złe i po prostu sieć się dobrze nie... Co to jest curling? Nie zakręcała, nie kręciła się, nie wyginała się w taki sposób, jaki on by chciał, no i też by mi nie chciał wysyłać takiego gówna, więc musiał zacząć od nowa. I tutaj jest oczywiście też załączone zdjęcie, jak to wygląda, na jakim etapie jest w tej chwili. O, widzicie to, o czym mówię? To jest zbyt duże, jakby była taka możliwość jakiejś regulacji, ale tutaj też jakby była regulacja, to by było brzydkie. W każdym razie takie kaszkiety, takie hełmy, raczej kaski robi się bardziej pod swoją głowę, a nie pod uniwersalną głowę, nie? Jak to się mówi. No i no jestem smutny z tego powodu, że z maską Spidermana są takie, a nie inne akcje. No ale cóż, no nie mam wyjścia, jak kurde czekać kolejny miesiąc. Jak już czekam tyle czasu, to słuchajcie, te kilka dni czy tygodni naprawdę mi to żadnej różnicy nie robi. W każdym razie, dziękuję wam za oglądanie. Napiszcie, co myślicie o tym kasku Iron Moona, Boże, Iron Moona, Kapitana Ameryki. Tak jak mówię, jest to z pierwszej części, z filmu, bo miał jeszcze uszy tutaj zasłonięte, później już tylko w Avengersach miał jeszcze osłonięte, później już były uchy były odkryte i tamte hełmy były też bardziej takie designersko nowoczesne. No, a ten jest taki, kurwa, klasik, dobre. No, i to by było na tyle, słuchajcie, kochani. Ja się z wami żegnam. Zostawcie like, jeżeli nie subujecie kanału, subujcie, bo więcej propów is coming. No i tyle. Do zobaczenia. Eluwa.